Kościół. Który z wielu kościołów jest tym, do którego powinienem chodzić? Autorzy: Daniel Bubencer, Filip Bubencer, Jean-Denis Rossel. Kościół. Który z wielu kościołów jest tym, do którego powinienem chodzić? W przypadku jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres pytaj.slowoboze@gmail.com. Jeśli chciałbyś otrzymać dodatkowe egzemplarze tej literatury, możesz napisać na adres order@gbv-dielenburg.de. Wprowadzenie. Patrząc na dzisiejsze chrześcijaństwo, możesz zadawać sobie takie pytania. Dlaczego właściwie istnieje tak wiele różnych ugrupowań chrześcijańskich? Jak mogę znaleźć chrześcijan, którzy zgromadzają się zgodnie ze Słowem Bożym? Czy w ogóle istnieje sposób, aby urzeczywistniać jedność Kościoła zgodnie z myślą Bożą, jedność skupioną wokół osoby Pana Jezusa w jej centrum? Celem tej publikacji jest przeanalizowanie pochodzenia obecnych podziałów w chrześcijaństwie i wykazanie, że istnieje sposób, aby urzeczywistniać jedność Kościoła zgodnie z Bożym zamysłem. Jedność, której prawdziwym centrum jest osoba Pana Jezusa. Natomiast nie jest jej celem powiązanie jej z jakąkolwiek z istniejących organizacji i ugrupowań chrześcijańskich, lecz jasne wskazanie drogi powrotu do Słowa Bożego. Użyte ilustracje mają za zadanie ułatwić zrozumienie nauki i myśli zawartych w Słowie Bożym. Ich wymowa jest jednak z natury rzeczy ograniczona. Zalecamy, aby wszystkie przytoczone fragmenty ze Słowa Bożego czytać w ich właściwym kontekście, w którym pierwotnie występują. Jest naszym głębokim pragnieniem, aby Bóg użył poprzez tą broszurę swego Słowa, by dać nam zachętę, aby na miłość Pana Jezusa, który umiłował swój Kościół, o czym czytamy w Efezjan 5:25, dać szczerą i godną odpowiedź. Do którego kościoła powinienem właściwie chodzić? Mamy do wyboru grupy domowe, kościoły ewangeliczne, kościół katolicki, kościoły reformowane, pozostać samemu, niezależne ugrupowania religijne, sekty. Który z kościołów jest według myśli Boga tym właściwym? Co mówi Słowo Boże? Biblia. Co mówi Biblia? Co mówi Pismo Święte? Co mówi Stary i Nowy Testament? Czym w ogóle jest Kościół? Kościół lub zgromadzenie? Słowo Kościół jest w naszym języku stosowane jako odpowiednik greckiego słowa eklezja, które w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza wywołani. Jest ono używane, aby określić zgromadzenie. Kościół, albo inaczej chrześcijańskie zgromadzenie, składa się z wszystkich, którzy zostali zbawieni przez Pana Jezusa Chrystusa,
Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, automatycznie jest częścią jedynego prawdziwego Kościoła, poza którym nie ma ani jednego chrześcijanina. Każdy chrześcijanin należy do tego Kościoła. Bóg nie zna żadnego innego Kościoła, tylko ten jeden. Mieliśmy ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, co jest tu symbolizowane przez symbol krzyża. I dzięki tej ofierze zarówno z Żydów, z pokolenia Izraela, z pokoleń izraelskich i judzkich, jak i z pozostałych narodów, czyli nie z Żydów, Bóg sobie powołał zgromadzenie lub kościół. Bóg mówi tylko o jednym kościele. Tak mówi Biblia. Tylko jeden kościół. I jest to kościół, do którego należy każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako swojego jedynego Chrystusa. Słowo Boże mówi w Rzymian 9:24: i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. W Rzymian 3:29-30: czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest, i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi. W Ewangelii Jana 11, rozdział 51 i 52 werset. Prorokował, że Jezus miał umrzeć, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Zbór pański nabyty własną Jego krwią. Dzieje apostolskie 2:47. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Rzymian 12:5. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Rzymian 12:5. Kto kieruje Kościołem? Tym jedynym prawdziwym Kościołem, poza którym nie ma ani jednego chrześcijanina, bo każdy prawdziwy chrześcijanin automatycznie w wyniku działania Ducha Świętego staje się częścią jedynego prawdziwego Kościoła, więc tym jedynym prawdziwym Kościołem kieruje Pan Jezus Chrystus. On jest jedynym, który kieruje. Biblia mówi: Pan Jezus gromadzi swoje zgromadzenie, Kościół, i sam nim kieruje. Dlatego ten obrazek przedstawia napis Pan Jezus Chrystus w samym środku, a dookoła są ikonki przedstawiające ludzi, którzy weszli do tego okręgu przez zbawienie, przez Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko Pan Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, i nikt nie wejdzie do tego kręgu, jak tylko przez Pana Jezusa. Nie ma bowiem w nikim innym zbawienia, tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus gromadzi swoje zgromadzenie, Kościół, zbór, i sam nim kieruje. Słowo Boże mówi w Kolosan 1:18-20: On także jest głową ciała, Kościoła, aby we wszystkim był pierwszy, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego.
Ewangelia Mateusza 16:18. Na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Ewangelia Mateusza 18:20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Efezjan 1:22-23. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego. Co charakteryzuje życie w społeczności, w tym zgromadzeniu, Kościele? Jak wspomnieliśmy, jest tylko jeden prawdziwy Kościół, poza którym nikt, kto jest zbawiony, się nie znajduje. W tym Kościele jest każdy zbawiony, każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa człowiek. Pan Jezus Chrystus jest, jak tutaj widzimy na tej ikonce w środku, i to kółeczko, do którego można wejść tylko przez Pana Jezusa, zawiera wszystkich prawdziwych, wierzących chrześcijan, tych, którzy wierzą, że gdyby dzisiaj umarli, to poszliby do nieba, na które nie zasłużyli, a nie do piekła, na które zasłużyli. Bo nikt nie zasłużył na niebo. Dlatego poszliby do nieba, na które nie zasłużyli, gdyż Pan Jezus umarł za ich wszystkie grzechy. I oni przez Pana Jezusa znaleźli się w tym Kościele, jedynym prawdziwym Kościele, poza którym nie ma ani jednego zbawionego chrześcijanina. I tutaj widzimy na obrzeżu tego kółka takie cechy: radość, miłość, pokój, bojaźń Pana, dobroć, sprawiedliwość, świętość, wiara, wspólnota, jedność. I wynikiem tego jest wzrost. Wzrost w Panu na podstawie tego, co Pan Jezus decyduje i kieruje. Słowo Boże mówi: Ewangelii Jana 17:24 jest fragment modlitwy Pana Jezusa, gdzie padają słowa: których mi dałeś. Wynika z tego, że wierzący są darem Ojca dla Syna. Są oni ludźmi, którzy żyją razem w miłości, świętości, jedności, wierze, społeczności i pokoju, jako widzialne świadectwo istoty Boga i Jego działania w tym świecie. Ewangelia Jana 17, rozdział 20-21 werset. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ewangelia Jana 17, rozdział 26 werset. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Dzieje apostolskie 4:32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Dzieje apostolskie, 9, rozdział 31 werset. Tymczasem Kościół,
budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Pierwszy Piotra 2:9. Wy jesteście ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Skąd więc się wzięły podziały w Kościele? Skąd się wzięły podziały w zborze? Skąd się wzięły podziały w zgromadzeniu? Co mówi Słowo Boże? Co mówi Pismo Święte? Co mówi Biblia? Co mówi Stary i Nowy Testament? Początek nieporozumień. Widzimy to kółeczko, które przedstawia nam jedyny prawdziwy Kościół, poza którym nikt, kto jest zbawiony, się nie znajduje, bo każdy, kto narodził się na nowo z wody i z ducha, jest przez Ducha Świętego zrodzony, jest częścią tego ciała, którego głową jest Chrystus. I widzimy, tutaj powstały takie kółeczka. W jednym kółeczku mówią, że oni się nazywają Piotrowi albo Kefasowi. W drugim Apollosowi. W trzecim Pawłowi. W czwartym kogoś jeszcze innego. W piątym Chrystusowi. Pan Jezus jest nadal w środku tego kółeczka. Mamy też osoby, które nie są w żadnym z tych kółeczek. Już w bardzo wczesnej historii Kościoła powstali wierzący, którzy tworzyli zalążki różnych stronnictw i ugrupowań. 1 Koryntian 1:11 stwierdza, że wynikły spory wśród was. Słowo Boże mówi, 1 Koryntian 1:10. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. 1 Koryntian 1:11. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, o domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. 1 Koryntian 1:12. Mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. 1 Koryntian 1:13. Czy rozdzielony jest Chrystus? 1 Koryntian 3:4. Albowiem jeśli jeden mówi: ja jestem Pawłowy, a drugi: ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? 1 Koryntian 3:5. Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy! Później nieporozumienia doprowadziły do wyraźnych podziałów. Co Pan Jezus Chrystus myśli o tych denominacjach, które uformowały się wskutek takiego działania?
ja należę do kościoła Z, ja należę do kościoła X, ja należę do kościoła Y. Rzymian 16:17, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce. Słowo Boże mówi, list do Galacjan, 5 rozdział, 19 werset. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie spór, zazdrość, właśnie odszczepieństwo. To słowo odszczepieństwo w oryginale oznacza podział na przeróżne stronnictwa, podział na przeróżne partie, podział na przeróżne denominacje. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie spór, zazdrość, właśnie podział na przeróżne denominacje. Gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały, mówi 1 Koryntian 11:18. Gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. Rzymian 16:17. Proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce. Widzimy tutaj, że z czasem wkradły się rzeczy, które nie są zgodne ze zdrową nauką. I to one spowodowały liczne podziały na duchowieństwo i zwykłych wiernych, na denominacje zaistniałe z powodu odmiennych doktryn nauk, reguł i zasad wiary, utalentowanych i wpływowych osób itd. W tym samym czasie wkradły się również inne rodzaje zła. Na tej ikonce prawdziwi chrześcijanie są przedstawieni takim białym ludzikiem. Na czerwono chrześcijanie skażeni doktrynalnym lub moralnym grzechem. A szara ikonka ludzie niezbawieni, którzy tylko z nazwy nazywają się chrześcijanami. Widzimy, że mamy tutaj już kompletny obraz tego, co się już powoli zaczęło dziać i dzieje się do dziś. Co to jest zło? Zło to niegodziwość, nieprawość. Wszystko to, co jest nieprawe przed Bogiem. Inaczej grzech. Słowo Boże mówi, co do zła doktrynalnego, co do zła moralnego i co do zła niewiary. Co do zła doktrynalnego. 2 Piotra, 2 rozdział od 1 do 3. Jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki. I zapierać się Pana, który ich odkupił. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Galacjan 5 rozdział 7-10. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. A ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. Co do
Co do zła moralnego, 1 Koryntian 5:1. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami. Co do zła moralnego, drugi fragment ze Słowa Bożego, 1 Koryntian 5, rozdział 9:11. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. I o złu nazywanym złem niewiary. Judy 4. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Dodatkowo zaczęto wprowadzać religijne praktyki. Dlaczego ludzie wprowadzili wszystkie te rzeczy do kościołów? Słowo Boże mówi, Kolosan 2:20-23, dlaczego poddajecie się takim zakazom? Są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Galacjan 2:4. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Zauważmy przykłady wprowadzonych religijnych reguł i praktyk. Przestrzeganie przepisów ludzkich to na przykład budowanie materialnych świątyń, budynków kościelnych, gdzie naśladowanie Chrystusa w wolności to wierzący są domem Bożym, o czym mówi Efezjan 2, rozdział 19-22 werset oraz 1 Piotra 2:5. Przestrzeganie przepisów ludzkich, listy członkowskie. Podczas gdy naśladujemy Chrystusa w wolności, to wiemy, że każdy wierzący jest członkiem ciała Chrystusowego, o czym poucza nas 1 Koryntian 12, rozdział 27 werset. Przestrzeganie przepisów ludzkich, najemni kapłani. Podczas gdy naśladowanie Chrystusa w wolności mówi o tym, że Chrystus uczynił wszystkich wierzących kapłanami. 1 Piotra 2:5 i 9 oraz objawienie Jana 1:6. Przestrzeganie przepisów ludzkich w postaci ordynacji pochodzącej od człowieka, gdzie naśladowanie Chrystusa w wolności to jest wtedy, kiedy Chrystus wysyła. Galacjan 1:1, Efezjan 4:11-12, Dzieje Apostolskie 13 od 1 do 4.
Przestrzeganie przepisów ludzkich to liturgia, ustalony program zgromadzeń, gdzie naśladowanie Chrystusa w wolności to Chrystus sam kieruje przez swojego ducha, o czym uczy nas 1 Koryntian 12, 4-11, 1 Koryntian 14-26. Przestrzeganie przepisów ludzkich to na przykład szaty kapłańskie, gdzie naśladowanie Chrystusa w wolności to Chrystus jest szatą prawdziwego wierzącego, o czym uczy nas Galacjan 3,27, Efezjan 4,24 i Kolosan 3,12. Przestrzeganie przepisów ludzkich to dziesięcina i obowiązkowe datki. Z kolei naśladowanie Chrystusa w wolności to wszystko należy do Pana. 2 Koryntian 8, od 9 do 14 i 1 Koryntian 16:2. Przestrzeganie przepisów ludzkich wprowadziło dni świąteczne, gdzie naśladowanie Chrystusa w wolności to życie każdego dnia z Chrystusem. Galacjan 4:10, Kolosan 2, 16-17 i Dzieje Apostolskie 2:46. Przestrzeganie przepisów ludzkich przyprowadziło ołtarze, gdzie naśladowanie Chrystusa w wolności oznacza, że Chrystus jest ołtarzem. Hebrajczyków 13, 10-13. Przestrzeganie przepisów ludzkich to na przykład człowiek jako pośrednik, gdzie naśladowanie Chrystusa w wolności oznacza, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem, o czym mówi 1 Tymoteusza 2:5. Co mówi Słowo Boże o tym chaotycznym pomieszaniu? Słowo Boże mówi, wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. 2 Tymoteusza 2:19-20. W wiernych tłumaczeniach drugie ku niesławie lub hańbie niegodziwości. Zauważ, obojętność wobec zła jest również grzechem. Jest ona obojętnością wobec Pana oraz naszych braci i sióstr. Wierzący chrześcijanin nie może pozostać obojętny wobec zła, nieprawości w Kościele. Zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. 1 Koryntian 5:2. Jeśli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. 2 Jana, wersety od 10 do 11. Podsumowanie. Na początku Kościoła Bożego był Dom Boży z Panem Jezusem w centrum. Pan Jezus Chrystus. Rozwój na przestrzeni wieków doprowadził nas do sytuacji takiej, jak dzisiaj wciąż jeszcze Dom Boży składa się z wszystkich prawdziwych wierzących, nawet jeśli nie jest już jako taki widoczny dla nas ludzi. Bóg widzi go takim. A ta szara
Chmura to tak zwany wielki dom. Słowo Boże mówi: na początku Kościoła dom Boży, 1 Tymoteusza 3,15, a dzisiaj wielki dom, 2 Tymoteusza 2,20. Podczas gdy pierwszy list do Tymoteusza przedstawia dom Boży, który składa się wyłącznie z samych prawdziwych chrześcijan, 1 Tymoteusza 3,15, drugi list do Tymoteusza mówi już o wielkim domu. Ten dom tworzą już wszyscy, którzy wzywają imię Pana, 2 Tymoteusza 2,19. Wszyscy, którzy nazywają się chrześcijanami, niezależnie od tego, czy są prawdziwymi chrześcijanami, czy też tylko pozornie, czy żyją na chwałę i cześć Pana Jezusa Chrystusa, na którego imię się powołują, czy też nie. Nauka o naczyniach tego wielkiego domu odkrywa przed nami kolejne ważne szczegóły. W obrazie naczyń ze złota i srebra możemy widzieć wierzących, którzy wykazują cechy Boże sprawiedliwości i chwały, złoto oraz autentycznego odkupienia, srebro. W naczyniach drewnianych i glinianych dostrzegamy pozornych chrześcijan, to znaczy ludzi z chrześcijańskim wyznaniem, ale posiadających jedynie ziemską naturę. Oprócz materiału, naczynia są rozróżniane według czci, jaką przynoszą Panu domu. Niektóre z naczyń są ku czci, inne przynoszą hańbę i niesławę. Tak oto w domu, który stał się wielkim domem i obrazuje szeroko pojęte chrześcijaństwo, obecne są niestety obce elementy, które przeniknęły do niego, nie są z Boga i przynoszą Panu hańbę i zniesławiają Go. Co więc robić w obliczu takiego pomieszania i zła obecnego w Kościele? Co więc robić w obliczu takiego pomieszania i zła obecnego w zgromadzeniu? Jak urzeczywistniać jedność, której centrum jest sam Pan Jezus? Dostrzegamy tylko dwie opcje. Opcja pierwsza i opcja druga. Opcja pierwsza – życie w jedności przez zjednoczenie i wyburzenie murów. Opcja druga – życie w jedności przez odłączenie się od złego. Na kolejnych stronach przyjrzymy się bliżej opcji pierwszej, czyli życie w jedności przez zjednoczenie i wyburzenie murów. Pokażmy miłość między sobą. Bądźmy tolerancyjni. Nasze różnice są naszą siłą. Bądźmy jedno. Każda grupa jest jak kwiat, a razem utworzymy piękny bukiet. Jeśli się zjednoczymy, będziemy bardziej przekonujący. Połączmy nasze kościoły. W niebie nie będzie żadnych murów doktrynalnych pomiędzy nami, a więc zburzmy je już teraz. Skupiajmy się na tym, co nas łączy. Zapomnijmy o tym, co nas dzieli. To są powszechne głosy, które słychać dzisiaj, żeby się zjednoczyć. Zburzmy granice denominacyjne, aby żyć w jedności. Opcja pierwsza – życie w jedności przez zjednoczenie i wyburzenie murów. Rezultat. Tak to będzie wtedy wyglądać.
porównanie z początkiem. Na pozór wydaje się, że takie działanie może zapewnić nam jedność, lecz taka jedność jest zafałszowana przez obojętność wobec istniejącego zła. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? 2 Koryntian 6, 14-15. Zatem odrzucamy pierwszą opcję. Ewidentnie nie jest to jednością zgodną z myślą Bożą, jednością, której centrum jest Pan Jezus. Na kolejnych stronach przyjrzymy się bliżej opcji drugiej. Opcja druga. Życie w jedności przez odłączenie się od złego. Słowo Boże mówi: niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. 2 Tymoteusza 2,19. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. 2 Tymoteusza 2, 20-21. W wierniejszych tłumaczeniach jest od tych lub od tych ostatnich, to znaczy bez słów rzeczy pospolitych. Po pierwsze, chodzi o rozpoznanie zła obecnego we własnym życiu, wyznanie tego zła i odstąpienie od niego, w tym także od ludzi, którzy żyją w nieprawości. Oryginał zawiera greckie słowo oczyścić się w 2 Tymoteusza 2,21. To słowo jest tym samym słowem, które zostało użyte w 1 Koryntian 5,7 i ma znaczenie usuwanie lub oczyszczanie się. W 1 Koryntian 5,7 mowa jest o pojedynczym wierzącym, który żyje w grzechu. Aby Koryntianie mogli stać się nowym zaczynem, nie było innego wyjścia, jak oczyścić się przez odłączenie się od Niego, by fizycznie przerwać społeczność z tą osobą przez akt karności zgromadzenia. Czyli po prostu go wyłączono, wykluczono tego złego człowieka. W 2 Tymoteusza 2,21 mamy do czynienia z przypadkiem odwrotnym. Wiedząc, że nie da się już dłużej usuwać zła, które jest wokół mnie, zmuszony jestem niestety, aby samemu odłączyć się od tych, którzy są naczyniami ku niesławie. Nie mogę pozostać dłużej w społeczności z nimi. To jedyny sposób, abym mógł być naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. 2 Tymoteusza 2,19. Rezultatem opcji drugiej, życie w jedności przez odłączenie się od złego, widzimy taki rezultat. Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 2 Tymoteusza 2,22.
Rezultat. Nie jest to bezpośrednim wezwaniem do opuszczenia swojego lokalnego kościoła. Obraz ten prezentuje jednakże moralne piękno ostatecznego rezultatu bolesnego procesu, w którym ktoś, odłączając się od nieprawości, poszukuje społeczności z tymi, którzy wzywają Pana ze szczerego serca. Prowadząca do tego droga miłości i pokory jest opisana dokładniej w dalszej części, w załączniku. Porównanie z początkiem. Jak widać, jest to prawie tak samo jak na początku. Pozbawieni jesteśmy jedynie tych, którzy są prawdziwymi wierzącymi, a którzy wolą zostać w sektach, kościołach, denominacjach albo samodzielnie. Są oni prawdziwą częścią prawdziwego kościoła, jeśli są naprawdę narodzeni na nowo, bo zbawienie jest nieutracalne i oni są wtedy częścią prawdziwego kościoła, natomiast w praktyce nie urzeczywistniają tego, bo wolą być w sektach, denominacjach, kościołach albo samodzielnie. Jedno wokół osoby Pana Jezusa Chrystusa. Mateusza 18:20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. 1 Piotra 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Zatem opcja druga. Nawet dziś jest wciąż jeszcze możliwe, aby urzeczywistniać jedność Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. A teraz, gdzie ja się znajduję? Tutaj? Tutaj? A może wciąż jeszcze tutaj? A może tutaj? Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Ewangelia Mateusza 18:20. Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 2 Tymoteusza 2:22. Załącznik. Co zrobić, aby urzeczywistniać prawdziwą jedność Kościoła? Filipian 2:22-23. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Co robić, aby urzeczywistniać prawdziwą jedność Kościoła? Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. 1 Piotra 4, 8 werset. Po pierwsze, oczyść się od swoich grzechów. Czyli ikonka czerwona ma się zamienić w białą. I po drugie, doprowadź do tego, żeby znani tobie ludzie, którzy trwają w nieprawości, zostali pozyskani dla Pana, jeśli są to narodzone dzieci Boże. Po trzecie,
jak już się was uzbiera trzech, czterech, dwóch, zgromadzajcie się do imienia Pana Jezusa. Słowo Boże mówi, po pierwsze, odstąpienie od własnej nieprawości przez wyznanie tego złego stanu. Czyli 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Mateusza 7,5. Usuń najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Po drugie, poufne rozmowy z moim bratem lub siostrą prowadzone po to, aby im pomóc rozpoznać zło i odłączyć się od niego. Galacjan 6,1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Mateusza 18,15. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Po trzecie, jeśli mój brat albo siostra nie chcą usłuchać, porozmawiaj z nimi w obecności innych dwóch lub trzech, aby nadal pomóc im odłączyć się od zła. Mateusza 18,16. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Co robić, aby urzeczywistniać prawdziwą jedność Kościoła? Jak widać, jeśli ktoś nie usłucha, należy się go pozbyć ze swojego grona. Należy też przyjąć zasady chrześcijańskie, odrzucając pogańskie wpływy postaci kleru. Słowo Boże mówi, jeśli nie usłuchają, ale pozostaną w swoim grzesznym życiu, zgromadzenie nie ma innego wyjścia, jak przerwać społeczność z nimi. Mateusza 18,17. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. 1 Koryntian 5, 6-7. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. 1 Koryntian 5, 12-13. Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. 2 Koryntian 7,11. Pod każdym względem okazaliście się czyści w tej sprawie. Po piąte. Jeśli cała grupa chrześcijan, Kościół, odszczepia się od innych chrześcijan przez podkreślanie pewnych prawd lub przez wprowadzenie specyficznych dla niej religijnych praktyk, tworząc swój własny niby Kościół, na przykład klerykalizm, listy członkowskie,
Jedynym sposobem na uzdrowienie tego stanu rzeczy jest, aby wszyscy zbiorowo odstąpili od tego zła. Powinni powrócić do Słowa Bożego i zgromadzać się po prostu wyłącznie do osoby Pana Jezusa. 1 Koryntian 1:12. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. 1 Koryntian 1:13. Czy rozdzielony jest Chrystus? Kolosan 2:20, 22. Dlaczego poddajecie się takim zakazom? Są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mateusza 18:20. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Co robić, aby urzeczywistniać prawdziwą jedność Kościoła? Krok 6. Jeśli jesteś w grupie tych, którzy nie chcą odstąpić od grzechu, odstąp od nich i przyłącz się do tych, którzy wzywają imienia Pana z czystego serca. Słowo Boże mówi: jeśli cała grupa chrześcijan nie chce odłączyć się od zła w sposób kolektywny, grupowy, wtedy ja sam nie mam już innego wyjścia, jak tylko odłączyć się od nich i szukać społeczności z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Aby w ten sposób urzeczywistniać prawdziwą jedność Kościoła z Panem Jezusem jako jedynym Jego centrum. 2 Tymoteusza 2:19-22. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 2 Koryntian 6:14 i 17-18. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. 2 Koryntian 7:1. Każdy z powyższych kroków od 1 do 6 wymaga szczerej, intensywnej modlitwy i tylko wtedy przyniesie błogosławieństwo, jeśli będzie czyniony w duchu łaski, łagodności i cierpliwości. A jak to będzie w niebie? Efezjan 5:25-27. Jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobił Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Następny krok. Być może słuchałaś tę broszurkę będąc członkiem jakiegoś niby kościoła. Pastorem, starszym albo diakonem lub księdzem lub liderem. Wierzącym, który żyje w osamotnieniu, ponieważ został rozczarowany przez tak zwane kościoły, które zna.
kimś, kto pragnie w prostocie zbierać się z innymi wierzącymi, którzy naprawdę zgromadzają się wokół osoby Pana Jezusa. Co moim zdaniem powinieneś zrobić, jeśli odkryłeś, że istnieje naprawdę jeden Kościół i że jesteś w stanie podjąć kroki, aby urzeczywistniać tę jedność nawet jeszcze dziś? Po pierwsze, w modlitwie do Pana Jezusa, połączonej ze szczerym badaniem Słowa Bożego, rozważ, jaka jest Twoja osobista odpowiedzialność przed Bogiem w Twoich konkretnych, specyficznych, charakterystycznych tylko dla Ciebie okolicznościach. Rozważ doktryny i praktyki panujące w miejscu, gdzie się zgromadzasz do tej pory. I podejmij głębokie postanowienie, że będziesz posłuszny Bogu bardziej niż ludziom. Szukaj społeczności z tymi, którzy również pragną się zgromadzać jedynie wokół osoby Pana Jezusa. Podziel się z innymi braćmi i siostrami tym, co Ci Pan pokazuje, aby i oni mogli żyć w prawdziwej jedności. Psalm 133:3. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Ewangelia Jana 17:20-21. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tytusa 2:13-14. Kontakt pytaj.słowoboze, tak zwana małpa gmail.com. Thank you.